parę królewską, następcę tronu właśnie Królestwa Hiszpanii. I także dodajmy, tutaj widzimy na ekranie parę królewską, a my skądinąd także wiemy, że na Cuatro Vientos już dawno, dawno, przed zamknięciem jeszcze tych głównych bram, przybył także ojciec Benedykt wraz z młodzieżą z Torunia, z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Zaznaczę to jeszcze raz, jedna z uczestniczek tej pielgrzymki na Światowe Dni Młodzieży, Joanna Molak, będzie dzisiaj także tam, bliżej Ojca Świętego, i jest już tam od godziny 13. Ja mam nadzieję tutaj, że żaden upał tam nie poraził nikogo, szczególnie tej naszej tutaj przedstawicielki, no bo my czujemy się również tak blisko Ojca Świętego, także przez nią i my reprezentowani. Proszę ojców. Ojcze... Tak? To jest właśnie nasza studentka, która uczestniczy w pielgrzymce wraz z duszpasterzem akademickim ojcem Benedyktem, który do Madrytu na spotkanie młodzieży wraz z młodzieżą szedł przez Santiago del Compostela, o czym wiemy, informowaliśmy. Ale to też są inne akcenty polskie podczas tego spotkania. Joasia, o której mówiliście ojcowi, a którą mogliśmy widzieć, która witała również Ojca Świętego w pięknym ludowym naszym krakowskim stroju chlebem i solą. Ojcze Marku, to jest osoba Joanna, która witała Ojca Świętego chlebem i solą. To jest osoba, którą ty znasz trochę, tak? Joanna Milewska jest wolontariuszką, pracuje w Hiszpanii tutaj od grudnia. W grudniu przyjechała po raz pierwszy. I rzeczywiście swoją pracą pomogła w przygotowaniu, to znacząco nawet pomogła w przygotowaniu tych Światowych Dni Młodzieży. Była takim łącznikiem między właśnie Komitetem Centralnym tutaj w Madrycie, a Biurem Krajowym Światowych Dni Młodzieży w Warszawie, gdzie też pracuje jej siostra Anna, która właśnie opiekuje się między innymi też i wolontariatem. Obydwie siostry, jak podkreślają właśnie polscy pielgrzymi, są bardzo skuteczne. No i rzeczywiście w wielu wypadkach pomagały i ratowały też i tak pielgrzymów, jak i też samych wolontariuszy. To prawie dzisiaj będziemy w czasie tego czuwania prawdopodobnie mieli jeszcze kilka polskich akcentów. To prawie półtora milionową rzeszę pielgrzymów, którą widzimy, teraz widzimy parę książęcą, ale tę prawie półtora milionową grupę pielgrzymów przygotowywało, czy opiekuje się nimi prawie 30 tysięcy wolontariuszy. Oni już od dłuższego czasu byli w Madrycie, proszę ojca. Tak, 30 tysięcy wolontariuszy, którzy opiekują się tutaj pielgrzymami. Tych 30 tysięcy wolontariuszy rzeczywiście tutaj było od dawna w Madrycie, ale ojcze Marku, statystyki znowu tutaj są, tak się pochwalmy, no chwalmy się tym, co polskie, co dobre. Statystyki tutaj, jak chodzi o wolontariat, znów są na korzyść Polski. Oczywiście to jest pierwsza grupa, jeżeli chodzi o liczebność, z tych wszystkich właśnie wolontariuszy cudzoziemców z zagranicy. Mamy 1500 wolontariuszy, praktycznie 300 skautów, katolickich skautów. I tak dla porównania, kolejna grupa spoza Hiszpanii liczy 182 osoby, czyli są to Włochy. Czyli prawie 10 razy mniej. Najpierw jest Polska, potem długo, długo, długo nic i dopiero później... I dopiero jest właśnie kolejna grupa. Także ta statystyka jest tutaj budująca, ale... I dobrze, że przyjechali też właśnie polscy wolontariusze, ponieważ duża grupa też właśnie, to trzeba też podkreślić, to już pierwszy może taki akcent polski tutaj na Cuatro Vientos, wybudowała ołtarz, przy którym Ojciec Święty dzisiaj będzie prowadził czuwanie modlitewne. To są młodzi, którzy są bardzo zaangażowani w przyjęcie młodych z całego świata. Ze 190 krajów świata uczestniczą młodzi w tym wielkim wydarzeniu. No i też do wszystkich krajów świata jest transmitowany przekaz z tego wydarzenia. Oczywiście, w centrum prasowym jest, jeżeli dobrze pamiętam, jest ponad 4,5 tysiąca dziennikarzy na żywo śledzących to, co się tutaj dzieje w Madrycie, a dzisiaj w południe mniej więcej duża część wyjechała właśnie na Cuatro Vientos. Część też zostanie tam na noc.
aby już od samego rana właśnie też relacjonować to, co się będzie działo właśnie przed mszą świętą. No i dodajmy, ojcze Marku, ojcze Waldemarze, drodzy widzowie i słuchacze, to, co jest takim ewenementem tutaj podczas pielgrzymek papieskich. Otóż organizatorzy zadbali o to także od strony finansowej, że sygnał wizyjny i dźwiękowy transmisji tutaj z tych wydarzeń Światowej Dni Młodzieży jest od razu umieszczony na satelicie i wszystkie telewizje, które wszyscy nadawcy, którzy poproszą o to, mają wolny dostęp do niego. Ja to podkreślam, ponieważ gdy chcieliśmy w Londynie mieć sygnał w studio tutaj dla potrzeb chociażby nadawania krótkich materiałów do wiadomości, tam od razu nadawca, ten hot broadcaster, który był odpowiedzialny za dystrybucję tego sygnału, zażądał, nie wiem, coś koło, nie wiem, 6 tysięcy funtów za dzień. No to były jakieś kosmiczne zupełnie sceny. Myśmy z tego zrezygnowali. W inny sposób osiągnęliśmy to, co chcieliśmy. Natomiast tutaj już no, jakiś miesiąc przed Światowymi Dniami Młodzieży mieliśmy dokładny plan i parametry, co, gdzie, na której satelicie będzie nadawane i dzięki temu tutaj nie ma żadnych problemów, nikt nikomu nic nie żałuje. Również i fotografie można publikować z podaniem źródła na stronach internetowych czy w gazetach. Po prostu jest tutaj bezpłatny, szeroki, dowolny dostęp do każdej możliwej informacji, jaka tylko się tutaj pojawia. Także to jest godne podkreślenia i dzięki temu, myślę, ojcze Waldemarze, jest ten przekaz do tylu krajów świata, bo w bardzo wielu krajach świata, z których pochodzi ta młodzież, no, panują zupełnie inne warunki, panuje po prostu bieda i no, niewielu mogłoby sobie pozwolić na to, żeby wykupić jakieś tam łącza satelitarne, żeby opłacić jakieś opłaty licencyjne za przekazy obrazów, a tym sposobem, w jaki zadbali tutaj organizatorzy tych Światowych Dni Młodzieży od strony medialnej, po prostu jest, każdy może po prostu z tych informacji korzystać i je przekazywać dalej. Tym bardziej, że jak widzimy, przekaz zarówno dźwiękowy, jak i też obraz jest bardzo dobry, ale już widzimy też i Ojca Świętego, który przyjechał na lotnisko. Tak, Ojciec Święty Benedykt XVI, no chyba tak jak tutaj, tak jak przewidywali organizatorzy, trwało to 10 minut i teraz serdeczna rozmowa z księciem Filipem i z księżniczką Letycją. Ta rozmowa to pewnie jakieś nawiązanie jeszcze do wczorajszego spotkania i wyrażenie radości z tego powodu, że są, że zapowiedzieli, że są, że nie zawiedli tutaj także Ojca Świętego i tylu tysięcy młodych ludzi, że będą... Oni zresztą chyba sami są, mogą jeszcze zaliczać się do młodzieży, ojcze Marku. W Hiszpanii na pewno. Także, w Hiszpanii na pewno. Także będą mogli tu uczestniczyć z Ojcem Świętym. Przywitanie z lokalnymi tutaj władzami odpowiedzialnymi za także od strony organizacyjnej za to przedsięwzięcie. Także... W tej chwili właśnie Ojca Świętego pozdrawia biskup polowy Juan del Rio, ponieważ jesteśmy właśnie na terenie jednostki wojskowej oraz władze lotniska i władze samorządowe właśnie tej części Madrytu. Dodajmy, że jest bardzo wielu także biskupów, arcybiskupów, kardynałów tutaj obecnych. Według organizatorów właśnie w czuwaniu dzisiaj i jutro weźmie udział blisko 800 biskupów z całego świata. I możemy także tutaj znów polski akcent. Jest przynajmniej dwóch oficjalnie zgłoszonych kardynałów z Polski, ale ja słyszałem też, że jest trzeci, bo jest ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski, jest ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropolita warszawski. Słyszałem, że zdaje się, jest też ksiądz kardynał Józef Glemb. Tak, to jest pierwszy uczestnik, który zgłosił się ponoć do Biura Krajowego Światowej Dni Młodzieży w Warszawie i rzeczywiście towarzyszy tutaj pielgrzymom, towarzyszy wolontariuszom, odprawi dla nich również mszę świętą na IFEM-ie, tam właśnie, gdzie mieszkają, duża część wolontariuszy polskich mieszka, wziął też udział w katechezach w różnych punktach właśnie tam, gdzie spotykały się grupy Polski, więc pielgrzym bardzo aktywny i rzeczywiście biorący czynny udział w tym, co się dzieje tutaj w Madrycie. Oczywiście już nie wspominamy o księdzu kardynale Stanisławie
tylko który jest odpowiedzialny z ramienia Stolicy Świętej za całą organizację Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. Tak, a jeszcze dopowiedzmy, że dzisiaj ojcze Marku na Via Calvario podczas mszy świętej dla Polaków 7 biskupów z Polski tę mszę świętą koncelebrowało. Tak, a wzięło w niej udział około 800 osób. Duża część młodzieży już wyruszyła w drogę właśnie na Quattro Avento, żeby tutaj przyjechać na czas, zająć też dobre miejsce. Tej mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Tomasik, on też wygłosił homilię. Panowała rzeczywiście radosna też atmosfera, właśnie też takiego oczekiwania, co się stanie dzisiaj tutaj właśnie wieczorem i jutro też, ponieważ to są ostatnie gdyby takie główne momenty, ale też ostatnie momenty Światowych Dni Młodzieży. 800 osób, no dla nas w Polsce taka cyfra, nie wiadomo czy to dużo czy mało, a jakie ona wrażenie zrobiła na mieszkańcach okolicznych tam w dzielnicy Via Calvario? Na samych mieszkańcach rzeczywiście zrobiła duże wrażenie, ponieważ trzeba wiedzieć, że dzisiaj jest sobota, jest bardzo gorąco i nagle w środku właśnie tej dzielnicy na placu gromadzą się dziesiątki właśnie młodych osób na mszy, które nie trwa pół godziny, jak to czasami właśnie jest w hiszpańskich kościołach, ale no, ponad prawie że 2 godziny mszy pewnej radości i jednocześnie skupienia, więc okoliczni mieszkańcy pojawili się na balkonach, pojawili się w oknach, no i bili brawo polskim pielgrzymom, polskim wolontariuszom. Zatem była to msza po polsku, ale tak polsko-hiszpańska, tak można powiedzieć. No i czyli to świadectwo, tak jak to mawiał też swego czasu ojciec święty Jan Paweł II, wspominam go, bo podczas Światowych Dni Młodzieży można ciągle o Janie Pawle II mówić. Jak on to mawiał, gdy pielgrzymi najechali na Rzym, mówił, dobrze, że to zrobiło Rzymowi. Możemy dzisiaj powiedzieć, że o pielgrzymach z Polski, dobrze to zrobiło Madrytowi, dobrze to zrobiło dzielnicy Via Calvario. Z całą pewnością, całą pewnością. W tym momencie ojciec święty Benedykt XVI tutaj no, miał taki dość intensywne podejście tutaj na przygotowany ołtarz. Wielu wolontariuszy tutaj blisko chciało skorzystać z okazji i to im się udało, bo ojciec święty na to pozwalał, żeby podejść do ojca świętego, uścisnąć dłoń, pocałować, uklęknąć przy nim. Mniej zadowolona była za to ochrona. Ale jak ojciec święty stawał i chciał pozdrowić, no cóż. No, ale myślę, że zadowolony był ojciec święty, zadowoleni byli wolontariusze, a ochrona też przy okazji mogła trochę mieć trochę więcej, trochę pełniejsze ręce roboty. Sam ołtarz, przy którym teraz stoi ojciec święty, jest imponujący. Jest imponujący, budowany przez polskich wolontariuszy. Między innymi. To jest rodzaj takiego drzewa, ośnieżonego drzewa, symbol drzewa rajskiego i też jednocześnie drzewa życia, takie nawiązanie też właśnie do Jezusa Chrystusa, który jest źródłem życia dla Kościoła i źródłem życia też dla każdego ochrzczonego. W czasie mszy świętej też towarzyszy nam słynny chór Orfeon Donostiarra z miasta San Sebastian, to jest kraj Basków, założony w 1897 roku. Występował już kilka razy też w stolicy apostolskiej w Watykanie, przed Janem Pawłem II, też przed Ojcem Świętym Benedyktem XVI, znany właśnie z wysokiego poziomu. No i dzisiaj właśnie też będzie tutaj w czasie tego czuwania. A z kolei gra też i śpiewa, gra młoda orkiestra symfoniczna właśnie Autonomii Madrytu i śpiewa też chór Światowych Dni Młodzieży. Już mogliśmy posłuchać, jak śpiewa właśnie podczas inauguracji, a także w czasie powitania Ojca Świętego na placu Cibeles w Madrycie. Dodajmy, że ten symbol drzewa, Arbo de la Vida, jest bardzo popularny. Przywołuje się go w wielu artystycznych wyobrażeniach krajów iberoamerykańskich. Meksyk szczególnie ma taki sentyment do drzewa życia, bo to wiąże się także tam z tamtymi kulturami, ale dzisiaj to drzewo życia przywołuje raj, tą pierwotną ideę życia człowieka
z Bogiem i to, czego dokonał Jezus Chrystus, zbawienia, przywrócenia nam godności Bożych dzieci. A patrząc w tej chwili na lotnisko w Cuatro Vientos, tak myślą, uciekamy właśnie też do tego roku 2003, kiedy właśnie tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II też spotkał się z młodzieżą hiszpańską. Też odpowiedziałem, zaskakująca, przybyło bardzo dużo ludzi młodych z całego kraju i Jan Paweł II mówił wtedy do młodzieży: ja też jestem młody, chociaż mam 80 lat, więc rzeczywiście młodzież przyjmowała każde jego słowo, każdy gest z wdzięcznością, aplauzem, zawsze się radowała tym, co mówił i właśnie dzisiaj my jesteśmy jak gdyby jeszcze raz świadkami właśnie tego spotkania. W 2003 roku. Pamiętam, że tam do Ojca Świętego z Ojcem Świętym Janem Pawłem II rozmawiali, zadawali pytania, swoje świadectwa składali, między innymi jeden z młodych seminarzystów, który lękał się troszeczkę o swoją przyszłość, prosił o umocnienie w tym wyborze. Mówiła także jedna dziewczyna właśnie, która też poszukiwała tej drogi życiowej swojej. I to, co takie było dla tej młodzieży ujmujące, to, że Jan Paweł II potrafił ich słuchać, że po prostu nie było to dla niego, tak ci młodzi ludzie to odczytywali, tak to zresztą myśmy też postrzegali, że on po prostu przyjechał, odbył się program punkt po punkcie i pojechał. Ale on rzeczywiście był z tymi młodymi ludźmi, on otwierał dla nich serce. Po tym świadectwie przygotowanym, może tak z tremą przeczytanym, gdzieś podchodzili ci ludzie do Jana Pawła II, on ich zatrzymywał jeszcze prawie, że czasem tak delikatnie na siłę, żeby jeszcze pobył, jeszcze mu powiedział, żeby jeszcze posłuchał trochę. I to było rzeczywiście taki moment, który zrobił ogromne wrażenie na zebranych bardzo licznie wtedy, już nie pamiętam ile wtedy tutaj było ludzi. Bardzo mocne wrażenie to zrobiło, ten rys tego spotkania. A ten seminarzysta, o którym wspomniałeś, ojcze Jacku, w tej chwili jest proboszczem, ksiądz Enrique, w jednej z parafii madryckich, którą ożywił, odnowił, wprowadzając metody właśnie, jak on sam to zawsze mówi, i rady Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest to jedna z parafii, która w tej chwili najwięcej młodzieży wysyła właśnie na jakiekolwiek spotkania, czy diecezjalne, czy krajowe, czy też tutaj dzisiaj właśnie na Cuatro Vientos. Parafia, która ma kilka chórów młodzieżowych też. Parafia, która żyje, tętni, ale postawi na jedną rzecz. Mówię, ojciec święty Jan Paweł II był człowiekiem modlitwy przede wszystkim. I mamy to, kiedy przyszedł do tej parafii, wprowadził codzienną adorację eucharystyczną. Niektórzy wątpili i pytali go po co, kto to przyjdzie i okazało się, że nie, że każdego dnia są osoby, które przychodzą, wiedzą, że jest Najświętszy Sakrament wystawiony, modlą się i z tej parafii już też wyszło kilka powołań. No cóż, chciałby się w tym momencie zakrzyknąć wraz z tą młodzieżą, z taką młodzieżą jak ten, że już dzisiaj proboszcz ksiądz Enrique, esto es Juventud del Papa. A jego parafia jest bardzo blisko centrum prasowego i przedwczoraj właśnie przeszliśmy obok tej tłumów młodzieży, która właśnie była przy jego parafii. Zobaczmy te różnokolorowe flagi tutaj. Chciałbym zwrócić uwagę właśnie na spontaniczność i żywiołowość grup brazylijskich. Dzisiaj się już cieszą, myślę, że jutro jeszcze bardziej będą okazywały swoją radość z wiadomości, na którą wszyscy czekamy. Tak, ale jeszcze powiedzmy jedno, że tak jak tutaj wczoraj była mowa w studio na czasie wzrastania, że bardzo popularne są też flagi polskie. Chętnie się różni młodzi ludzie wymieniają na polską flagę. Przed chwilą widziałem taki obrazek, że stali, zdaje się, Chilijczycy, których flaga jest podzielona na trzy, jest pionowy niebieski pas z gwiazdą i potem biało-czerwone już poziome. Jeden z nich miał zwinięty ten niebieski, żeby tylko biało-czerwona została. Powiewał tutaj tą na prędce zmodyfikowaną biało-czerwoną flagą. To rzeczywiście też pokazuje,
że i zresztą tak jak żeśmy się też pytali tutaj w tych dniach różnych młodych ludzi, to pokazuje, że oni wiedzą, kim był Jan Paweł II, że był Jan Paweł II, kochają go, wiedzą, z jakiego kraju pochodzi, z jakie są barwy tego kraju. Może już więcej trudności mieliby ze wskazaniem na mapie Polski, ale wiedzą, że to jest biało-czerwone, że jest czarna Madonna, że jest Jan Paweł II. I potrafią powiedzieć w metrze cześć, dzień dobry, czy też jakieś inne jeszcze słowo, prowokując też. A czy nawet jak mówili wczoraj właśnie nasi pielgrzymi, uczą się i polskich piosenek. No właśnie takie spotkanie wspólne z całego świata młodzieży dopinguje. Teraz jesteśmy świadkami tutaj no, bezpośredniego tego przygotowania, kiedy z żywioł, kiedy są te pozdrowienia. Na pewno dla niektórych z nas może być to takie dziwne, niezrozumiałe, po co ci ludzie do kamery machają. Ale oni myślą właśnie, że tam je gdzieś tam na drugim kontynencie ogląda babcia, mama, przyjaciele i oni machają, żeby w ten sposób jeszcze wytworzyć tę łączność z tymi, których tutaj nie ma. A przed chwilą widzieliśmy biało-czerwoną flagę z napisem Żywiec. Także wszystkich górali i żywiecczyznę pozdrawiamy całą. I również no tak wypatruję tutaj, jak tutaj nam realizator pokaże. Jestem bardzo ciekawy, jak to wypadnie wszystko z tą tutaj naszą przedstawicielką, na którą liczymy. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, szczęśliwie, że będzie to moment po prostu no, takiego podbudowania też życiowego, który później za te kilka lat wyda owoce, chociażby w przypadku wspomnianego dzisiaj już księdza proboszcza Enrique. No i zrobiła nam się też piękna atmosfera, słońce troszeczkę zaszło, ale tutaj widzą telewizji trwam od razu, mówię, żeby nie ulegać złudzeniu, że jest chłodniej. Jest cały czas 35, 37, 38 stopni Celsjusza, mimo tego, że zaszło słońce. A teraz już Ojciec Święty Benedykt XVI pojawił się w stroju liturgicznym, przygotowany już do zaproszenia młodzieży na wspólną modlitwę. Rozpoczyna się czuwanie modlitewne, tak długo oczekiwane przez młodzież. Tutaj na Cuatro Vientos, na lotnisku wojskowym Cuatro Vientos. Rozpoczynamy je hymnem, oficjalnym hymnem 26. Światowych Dni Młodzieży. Ojciec Święty Benedykt XVI z tym charakterystycznym dla siebie gestem rozpostartych ramion pozdrawia młodzież. I tu słyszymy rzeczywiście, jak to nam dwa dni temu tutaj w studiu powiedziała Anita. W różnych językach krzyczymy do Ojca Świętego jego imię. I rzeczywiście to jest w różnych językach, bo jest Benedykcie, bo jest Benedito, bo jest Benedetto, bo jest Benditu. Także to są różne tutaj brzmienia. Jesteśmy tutaj w Madrycie z papieżem, skanduje właśnie młodzież. Zauważmy jeszcze tę charakterystyczną mgiełkę, jaka unosi się od drzewa życia. Ojcze Święty, posłuchajmy teraz.
Dziękujemy za Twoją obecność wśród nas, która napełnia nas głęboką radością. Jako następca Piotra przybyłeś, aby umocnić nas w wierze swoim nauczaniem. Dziękujemy Ci za Twoją hojność i miłość do nas. Za chwilę poprowadzisz nas podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, który rzeczywiście jest obecny w Eucharystii. W Kościele znajdziemy drogę i zostaniemy umocnieni w naszej wierze. Ojcze Święty, w Twoim posłaniu powiedziałeś, chcę Was zaprosić do tego, abyście przyjęli krzyż, znak miłości Bożej, jako źródło nowego życia. Bez Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, nie ma zbawienia. Dlatego też chcemy zacząć tę Wigilię, to toczowanie, przyjmując krzyż, który pielgrzymował po całej Hiszpanii. Ten krzyż, który odwiedził tyle parafii, miejsc kultu, zgromadził tysiące młodzieży wokół niego, aby był znakiem Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, którego Ojciec Święty, papież, jest wikariuszem na ziemi. Słowa bardzo głębokie, poważne słowa przywitania, ale oklaski świadczą o tym, że wszyscy zgromadzeni te słowa również akceptują, przyjmują za swoje. Tak, to jest w takim tłumie, właśnie takie oklaski jednoczą wszystkich i też w jakiś sposób też, no właśnie, wszyscy razem wyrażają swoją solidarność i też poparcie dla właśnie tych słów, które wypowiedziała ta młoda para. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pokój z Wami. Uroczyście wprowadzony jest Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Ten krzyż, który przed przybyciem tutaj do Madrytu, aby towarzyszyć młodym w drodze krzyżowej wczorajszej, odbył wspaniałą, głęboką pielgrzymkę po całej Hiszpanii. Odwiedził praktycznie wszystkie parafie, wszystkie szkoły zakonne, religijne, gromadzone, tak jak mówili właśnie ci młodzi, tysiące młodych osób na czuwaniach, na wigiliach, na drogach krzyżowych. To było takie wielkie, wielkie przygotowanie właśnie do tego, co się wydarzy i dzieje w tej chwili tutaj na Światowych Dniach Młodzieży na Quattro Vientos. No i to przypomina także ten moment głębokiego przeżycia w Sydney, gdy nieśliśmy krzyż ulicami Sydney do jednego z parków miasta i tam widziałem, jak wielu młodych ludzi po prostu klękało przed tym prostym krzyżem, a także przy tej okazji warto wspomnieć, że wśród kardynałów z całego świata jest obecny tutaj na Światowych Dniach Młodzieży kardynał George Pell, arcybiskup Sydney. Krzyż ten jest znany jako krzyż roku świętego, krzyż jubileuszowy, krzyż Światowych Dni Młodzieży,
który nazywany jest Krzyżem Młodych, ponieważ został przekazany młodzieży, aby go zanieśli na cały świat, do wszystkich miejsc i w każdym czasie. To już w roku 1984 papież Jan Paweł II zdecydował, że w pobliżu głównego ołtarza Bazyliki Świętego Piotra, jako symbol naszej wiary, musi być obecny krzyż, który będzie widoczny dla wszystkich. Tak więc według pragnień papieża został zamontowany duży krzyż z drewna o wysokości 3,4 metry. Na zakończenie roku świętego, po zamknięciu drzwi świętych, papież ofiarował ten krzyż młodzieży całego świata, reprezentowanej przez młodzież z Międzynarodowego Centrum Młodzieżowego Świętego Wawrzyńca w Rzymie. Tak brzmiały słowa skierowane do nich z tej okazji. Kochani młodzi, zamykając rok święty, powierzam wam symbol roku świętego, krzyż Chrystusa. Nieście go na cały świat jako znak miłości Pana do ludzkości i głoście wszystkim, że tylko w Chrystusie umarłym i zmartwychwstałym jest zbawienie i odkupienie. I dodajmy, że za krzyżem kroczy ikona Światowych Dni Młodzieży, Matka Boża. I także kilku młodych niesie zapalone świece, też symbol wielki Jezusa Chrystusa, który jest światłem świata. A krzyż Światowych Dni Młodzieży, o którym tutaj mówimy, jest aż porażający w swojej prostocie. To po prostu dwie belki zbite i tak jak wyrażają ten krzyż, bez żadnych ozdób artystycznych, ale ozdobami tego krzyża są właśnie, można już teraz z całą pewnością powiedzieć, te setki tysięcy młodych ludzi, którzy na całym świecie przed tym krzyżem modlili się, którzy obejmowali ten krzyż swoimi ramionami, którzy przytulali się do niego, aby czerpać z tego znaku zbawienia moc i siłę. A krzyż niosą młodzi, przedstawiciele właśnie pięciu kontynentów. Młodzieży, która przyjechała do Madrytu na te 26. Światowe Dni Młodzieży. Teraz uroczyście krzyż ustawiany jest tutaj, na czele, na przodzie, abyśmy mogli wszyscy stanąć pod tym krzyżem i pod tym znakiem, znakiem naszego zbawienia. No i znów to, co w takiej głębokiej, wzruszającej chwili tutaj w Hiszpanii jeszcze podkreśla to wzruszenie. Oklaski, okrzyki. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, który jest światłem świata i pokojem. W tym momencie młodzi ludzie stawiają płonące świece wokół krzyża, aby to, co zostało przed chwileczką wypowiedziane, zostało także wyrażone symbolicznie. Światło. Światło, które jednocześnie niesie pokój, bo ono rozprasza ciemności, pozwala widzieć drogę, którą się kroczy. I pod krzyżem ustawiona ikona Światowych Dni Młodzieży, ukazująca Matkę Bożą z Dzieciątkiem. Teraz już te symbole, które towarzyszą młodym świata od wielu lat, od samego początku Światowych Dni Młodzieży, są tu z nami. Ukazują tą swoją wymową prawdę,
o zgromadzeniu, tym zgromadzeniu, jakie dzisiaj tutaj zawiązało się na Cuatro Vientos w Madrycie tego sobotniego wspaniałego wieczoru. Niech nasza wieczorna modlitwa wzniesie się do Ciebie, Panie, i niech spłynie na nas rosa Twojej miłości, Twój duch jedności. Przez Twój święty, zwycięski krzyż pozwól nam wyjść z ciemności i mroku w śmierci, abyśmy mocni w wierze podążali w Twojej obecności, prowadzeni za rękę przez Najświętszą Maryję Dziewicę, Twoją i naszą Matkę, który żyjesz i królujesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Kochany Ojcze Święty, jestem Paweł, mówię językiem angielskim. Nawróciłem się kilka lat temu dzięki posłudze grupie przyjaciół, między innymi mojej obecnej żony Anny. That who discovers Christ encounters his true self.
Dzięki tej posłudze powrotu do kościoła odkryłem, że wiele razy myślimy, że wiara chrześcijańska to zwykła alternatywa wobec innych wyznań czy wyborów życiowych. I może być to trudne do zrozumienia, że Chrystus jest jedynym Zbawicielem świata i tym, czego szuka każdy człowiek. Stąd chciałbym, aby Ojciec Święty pomógł nam zrozumieć, kim jest Jezus rzeczywiście. W jaki sposób właśnie spełnia, odpowiada na to pytanie, kim jest dla człowieka? Na pytanie wszystkim, którzy go szukają. Mpendwa Baba Mtakatifu, jina langu ni Roslyn Warau. I am Kenya and I work in Strathmore University. Jestem Kenijką. Bardzo dużo czasu poświęcam, angażując się w społeczne projekty pomagające innym ludziom. I bardzo wiele czasu poświęcam na pomoc ofiarom różnych chorób właśnie w Kenii, Etiopii. Because we see so much suffering that we wonder where it all fits in God's plans. When the people who suffer or the students at the university ask me this type of question, I do not have an answer. I Ojcze Święty, pomóż mi zrozumieć tę rolę cierpienia w życiu, ponieważ wielu studentów mnie pyta, zadaj mi to pytanie, ja wtedy nie potrafię im odpowiedzieć. Jak może jest to możliwe, że jest tak wiele ofiar cierpienia i przemocy, a jednak mówimy, że Bóg o nich nie zapomina. Umiłowany Ojcze Święty, nazywam się Robert i ożenię się za kilka miesięcy, jeśli Bóg pozwoli. Widzę, że jest to powołanie bardzo wymagające i że wiele małżeństw chrześcijańskich i wiele młodzieży nie idzie za kierownictwem, za wskazaniami Kościoła katolickiego w swoim życiu, w swoich wyborach. Wydaje się, że moralność chrześcijańska jest jedynie dla niewielu. W małżeństwie chrześcijańskim jednak małżeństwo chrześcijańskie to piękne powołanie. Moja narzeczona i ja chcemy być szczęśliwi. Chcemy być dobrymi małżonkami, dobrymi rodzicami. A przede wszystkim chcemy być świętymi i mieć dom pełen szczęścia i radości dla naszych dzieci. Jak żyć powołanie do małżeństwa w świętości, tak jak o to prosi Jezus? I w jaki sposób mieć właśnie Jego błogosławieństwo? Minamahal naming banal na Ama. Dear Holy Father, I am Kretia Santos. Jestem Kretia Santos z Filipin. I am a social worker. Jestem pracownikiem socjalnym. It is my desire to reach moim pragnieniem jest osiągnięcie najwyższego celu, jaki Ojciec Święty, o jakim wspomniałeś, Ojciec Święty, w swoim orędziu. Ale w naszym środowisku sukces i powodzenie zawsze kojarzą się z jakąś najwyższą pozycją. Czy to jest trudne osiągnąć sukces? Czy to jest trudne osiągać sukces, ale będąc równocześnie wiernym wartościom chrześcijańskim? Chciałabym Cię zapytać, Ojcze Święty, jak mogę pozostać wierną moim marzeniom, mojej wierze i jednocześnie
walczyć o to, by być świadkiem Chrystusa w świecie. Kochany Ojcze Święty, jestem Katrina, pochodzę z Berlina, niedawno byłam ochrzczona, bardzo rzadko praktykuję religię. Ohne etwas dafür zu verlangen. Aber ich weiß nicht, ob ich eine Christin sein kann. Denn obwohl ich es versuche, fällt es mir schwer. Nie wiem, czy mogę być dobrą chrześcijanką, bo jak próbuję, to zawsze jest wiele rzeczy, których zupełnie nie rozumiem. Interessieren sollte, wo es doch so viele Menschen auf dieser Erde gibt. Ich denke auch, dass es insbesondere heutzutage schwierig ist. Myślę, że szczególnie dzisiaj jest bardzo trudno być chrześcijaninem. Verändert haben und von der Kirche abheben. Ich möchte Sie bitten, mir einen Rat zu geben und mir zu sagen, was ich machen kann, um meinen Weg zu finden. Chcę Cię prosić, abyś dał mi radę, powiedział mi, co mogę zrobić, abym mogła rzeczywiście być tą dobrą chrześcijanką na co dzień w tym społeczeństwie, w jakim przyszło mi żyć. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. W owym czasie Jezus rzekł do swoich uczniów: ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest tym, który uprawia.
Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, by przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Podobnie jak latorość nie może przynosić owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto we mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorość i uschnie. I zbiera się ją i wrzuca do ognia i płonie. Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej. Słuchaczom radia to powiemy, że w tym momencie zerwała się burza, powiew wiatru, aż zwiał z głowy Ojca Świętego Piuskę. Trochę deszczu pada. No, a jaka jest reakcja młodzieży? Wszyscy słyszymy. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była pełna. Oto słowo Pańskie. Burza, która gwałtowna uderzyła w ten dom, ale dodajmy, że ten dom, Ojciec Święty przyjechał tutaj po to, aby ten dom zbudować na skalę, czyli na samym Chrystusie, bo motto Światowych Dni Młodzieży mówi: zbudowani na Chrystusie, w nim ugruntowani i zakorzenieni, mocni w wierze. Nawet Krzyż Światowych Dni Młodzieży się przewrócił. Oczywiście od razu znaleźli się tłumnie wszyscy ci, którzy na nowo go podnieśli i utwierdzili. Posłuchajmy teraz, mamy nadzieję, że nic już się takiego nie wydarzy, nieprzewidzianego, nie zakłóci słów Ojca Świętego do młodzieży. My jesteśmy na lotnisku, na płycie lotniska, wobec tego te podmuchy wiatru takie niespodziewane są mocne, dlatego też stało się to, co się stało, ale w tej chwili właśnie jesteśmy świadkami, właśnie jak młodzież, jak wolontariusze podnoszą ten krzyż, ustawiają go i umacniają. Na lotnisku, dodajmy jeszcze, Marku, Quattro Vientos. Tu są wiatry, to jest lotnisko czterech wiatrów. Także zerwała się taka ulewa, już tak można chyba powiedzieć. Zatem chyba strażacy, którzy mają przygotowane samochody z wodą, na razie nie mają pracy, bo no,
Pan Bóg się sam zatroszczył tutaj o swój lud i nie dopuści, żeby nikt z upału nie, żeby jakiś upał kogoś poraził. Queridos amigos. Drodzy młodzi, pozdrawiam wszystkich, szczególnie tych młodych, którzy zadali mi swe pytania i dziękuję im za szczerość, z jaką ukazali swoje niepokoje, wyrażające w pewnym stopniu tęsknotę was wszystkich, aby osiągnąć coś wielkiego w życiu, coś, co napełniłoby was pełnią i szczęściem. Ale jak młody człowiek może być wierny wierze chrześcijańskiej i nadal dążyć do wielkich ideałów w dzisiejszym społeczeństwie? W Ewangelii, którą wysłuchaliśmy, Jezus udziela nam odpowiedzi na to ważne pytanie. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej. No i tak, drodzy radiosłuchacze, ojciec Benedykt, który jest tam na placu, przed chwilą zadzwonił, mówiąc, że jest mnóstwo deszczu, mnóstwo piorunów bije, a wszyscy śpiewają Alleluja i no popatrzmy, co się dzieje teraz na Quattro Vientos. Nawet ta burza tutaj technicznie nam zakłóca transmisję obrazu. I Tak jak mówiliśmy, Ojciec Święty Benedykt XVI ma czas. On się nie będzie przekrzykiwał z wichurą, z burzą. Chwilę poczeka zapewne, aby przekazać młodym swoje orędzie. W Madrycie zwykle burze są intensywne, ale krótkie, więc mam nadzieję, że za chwilę przestanie padać i burza przesunie się w inne części właśnie regionu madryckiej. Ale zobaczmy też te fragmenty, które strzępy docierają do nas na razie w transmisji. Popatrzmy, jak reaguje młodzież. Strugi deszczu, pioruny biją. Popatrzmy, co się dzieje. Młodzi świata nie lękają się burzy, bo wiedzą, że już kiedyś w historii chrześcijaństwa była taka sytuacja, iż byli tacy, którzy lękali się burzy i zapomnieli, że z nimi jest Chrystus w łodzi. Z nami jest tu następca świętego Piotra. My się burzy nie lękamy, wprost przeciwnie. Popatrzmy, jaka jest tutaj reakcja tych młodych. Ogólny entuzjazm, ogólne to takie zdrowo pojęte, dobrze pojęte szaleństwo ogarnęło wszystkich. Tutaj osobiści ceremoniarze Ojca Świętego, ksiądz Konrad Krajewski, ksiądz Guido Marini robią co mogą, aby Ojca Świętego ochronić przed wodą, przed tymi podmuchami wiatru, ale widać, że po prostu tutaj młodzież no jest jeszcze bardziej przepełniona entuzjazmem.
Nie mogę się tutaj dopatrzeć w tych ujęciach, czy papieska piłska powróciła na swoje miejsce, czyli na głowę Ojca Świętego. Chyba nie. Ktoś będzie bardzo szczęśliwy tutaj z tej grupy młodzieży, blisko Ojca Świętego. No i deszcz. Ojcze Marku, nie wiem, czy deszcz w Madrycie o tej porze jest powodem, mobilizuje jeszcze do tańca, do radości? No w tej chwili, znając charakter Hiszpanów, z pewnością, zwłaszcza po godzinach oczekiwania, tutaj na placu, w słońcu, kiedy temperatura przekroczyła ponad 40 stopni, kiedy rzeczywiście młodzież mogła poczuć się też i zmęczona, i wyczerpana, zwłaszcza nieprzyzwyczajona, ta nieprzyzwyczajona do takich właśnie upałów. No i to jest taki rodzaj też, że od Reala Gochania po tych godzinach oczekiwania, a ten deszcz na pewno przyniesie przynajmniej ochłody, odrobinkę i takiej ulgi po całym tym dniu upalnym. No tutaj jesteśmy w sektorze chyba jakimś portugalskim albo brazylijskim, Benedito, tak? Tam gdzieś dalej Włosi, Hiszpanie. Na chwilę te flagi troszeczkę się schowały. No tutaj deszcz nie daje tak łatwo za wygraną, widzę. Proszę Państwa, jesteśmy tutaj świadkami na Quattro Vientos no wspaniałej reakcji młodzieży. Deszcz, który w normalnych wypadkach w takim przedsięwzięciu, w takim spotkaniu, no kompletnie spowodowałby kompletną klapę, porażkę całej tutaj wydarzenia całego. W tym wypadku no, ma zupełnie odwrotny skutek. O tyle tylko, że no, tutaj niepewni organizatorzy troszeczkę nie wiedzą, jak tutaj się zachować. Ojciec Święty jest uśmiechnięty, ma dużo cierpliwości, siedzi sobie tutaj otulony parasolem, trzyma w ręku tutaj te kartki z tekstem swojego orędzia dla młodych. Natomiast młodzi po prostu swoją postawą, swoim zachowaniem dodają otuchy Ojcu Świętemu i wszystkim tym, którzy się martwią teraz. Młodzi po prostu śpiewają. Jest ta, jak to się tutaj mówi w Hiszpanii, fiesta. Fiesta. Dostałem w tej chwili SMS-a też właśnie z placu. Pada mocno, wszędzie młodzież śpiewa. Wiatr też jednak nie ustaje. A tutaj dostałem wiadomość też, że przekaz satelitarny do Polski jest w porządku, także my wszyscy prosimy o chwilę cierpliwości. We ask for a moment of silence. Han dicho que esta tarde habéis pasado un poco de sed y que queríais más agua. They have told us vamos a esperar un poco a ver si amaina. Si rezáis un poco, se agradece bastante. Spikerzy ogłaszają, proszą wszystkich, abyśmy cierpliwie jeszcze chwilę poczekali, aż się uspokoi. No ale tutaj oczywiście jest przypomnienie, przecież tego popołudnia czekaliście w upale i prosiliście o choćby trochę wody, prawda? A Pan Bóg wysłuchał waszych modlitw i was nie zawiódł. Nasze modlitwy zostały wysłuchane, bo zaczyna coraz mniej padać. Wszystko funkcjonuje. Tak, wszystko funkcjonuje. Dostałem dwa SMS-y z Polski, że bez problemu przekaz jest obrazu. Także no, cieszę się z tego powodu. Jeszcze tutaj jeden, a tutaj
SMS z Niemiec. Odwagi, co tam woda? Gdzie jest papież, tam jest kościół. No tak, to jest oczywiste stwierdzenie, które się tutaj nasuwa. I co, Marku, a jakie tam nowości ze świata? Właśnie zadzwonił w tej chwili ksiądz Grzegorz Suchodolski z płyty lotniska. Mówi, że pada, ale mówi, młodzież szaleje, śpiewa, tańczy. Wszyscy właśnie solidaryzują się, żeby przetrzymać właśnie tę siłę wiatru, tę siłę deszczu. I jak to mówią, no jedyna rzecz, jaka była na 100% zapewniona przy organizacji, to miała być pogoda właśnie, a to zaskoczyło właśnie naszych pielgrzymów właśnie, no, zaskoczyła ta burza, ten też. Wszyscy czują się dobrze, przynajmniej tam, gdzie jest ksiądz Grzegorz, i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i telewidzów. Przyszły deszcze, wichury, a oni trwają jak na... No jak ten dom zbudowany na skalę po prostu, także... Cóż, tutaj się to wszystko tak kojarzy. No niektórzy by chcieli pewnie tutaj uciec szybko do wygodnego domu suchego, a młodzi nie. Młodzi są właśnie jak ten dom zbudowany na skalę. Młodzi są jak ci, którzy już są po obudzeniu Pana Jezusa w Łodzi, dużej wiary. A jeżeli ta wiara jest troszkę mała, no to od tego, kto wierzy silnie, jest koło mnie, zaczerpnę trochę, żeby Pan Jezus już nie musiał mi drugi raz mówić, no dlaczego żeście zwątpili mojej wiary? Czy nie wiedzieliście, że to ja jestem z wami? Wichury się uspokajają. My wiemy, że skądinąd, że wichura ogromna, z ogromnym hukiem, z tą krzykliwością, z jaką świat chce nam się narzucać, tam nie ma Boga. Bóg zaraz tutaj objawia się właśnie w tym spokoju, w tym entuzjazmie trwania na przekór tym atmosferycznym nawałom, zjawiskom, a za chwilę objawi nam się, jak oczekujemy, jeszcze piękniej, jeszcze mocniej. A nasi pasterze też będą mieć dużo do wspominania. No, ja tutaj w pierwszym rzędzie widziałem księdza biskupa Wojciecha Polaka. Stał w pierwszym rzędzie bez żadnego parasola. Mam nadzieję, że, no jestem przekonany, że ksiądz biskup Wojciech Polak, tak jak z wielką radością, prostotą, entuzjazmem tutaj z młodzieżą rozmawiał, młodzież zachęcał, także tutaj też nie ma żadnego jakiegoś problemu. Może trochę bardziej obawiamy się o tych pasterzy, którzy są młodzi duchem, tak to nazwijmy. Ojcze Jacku, otrzymałem w tej chwili SMS-a od studenta Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, Adama, który pisze, ten deszcz jest znakiem nowego życia. Czyli już nasze obawy się tutaj znikają, nasze obawy wszelkie. Popatrzmy na Ojca Świętego, na jego twarz. Przecież tu nie ma żadnego zniecierpliwienia, znudzenia, ale jest jakiś taki promień zachwytu nad tą młodzieżą. Podziwiamy jego spokój, pogodę ducha. A skąd ci młodzi mają tyle sił? Cały tydzień już krzyczą i jeszcze siły mają. I oto trochę ten deszcz już nam ustaje. Ta burza madrycka, zdaje się, że to będzie burza madrycka, nie inna, czyli taka intensywna, dotkliwa momentami, ale krótko trwała. Ojcze Jacku, otrzymałem też szczęść Boże, słuchamy, oglądamy i pozdrawiamy z Grodna, redemptoryści. A no to pewnie się martwią, ale nie muszą się martwić redemptoryści z Grodna o swojego współbrata Andrzeja Wróblewskiego. 6 autokarów z Grodna jest, przypomnę tutaj, na Quattro Vento z samego Grodna, z Białorusi jeszcze więcej. 6 autokarów młodych ludzi, są kapłani z Białorusi. No między innymi właśnie nasz współbrat redemptorysta, ojciec Andrzej Wróblewski. Dzisiaj, jak już wspominaliśmy wcześniej, właśnie po południu, w jednej z parafii redemptorystowskiej świętego Gerarda, gdzie też jest i szkoła prowadzona przez redemptorystów, na placu odbyło się spotkanie właśnie całej młodzieży redemptorystowskiej, która przyjechała na Światowe Dni Młodzieży. Przyjechał ojciec generał Michael Brel. No i w południe, i później oczywiście po spotkaniu uroczysta msza święta, podczas której 3 hiszpańskich nowicjuszy złożyło swoje pierwsze śluby.
koncelebrowało mszę 60 kapłanów, redemptorystów i także trzech biskupów redemptorystów. Jeden z Gibraltaru, jeden z Brazylii i jeden z Kanady. Oprócz ojca generała był też radny generalny, ojciec Alberto Echevarria, Hiszpan, który jest odpowiedzialny właśnie w Radzie Generalnej w zgromadzeniu za duszpasterstwo młodzieżowe. Jak podkreślali uczestnicy, około 800 osób, spotkanie i msza przebiegły w klimacie radosnym, świątecznym. No i wszyscy później wybrali się pieszo, ponieważ to jest blisko do Quattro Vento, wybrali się na spotkanie, nie oczekując, nie spodziewając się właśnie tego, że spadnie deszcz. Rozmawiając z Andrzejem Wróblewskim, narzekał na gorąco, na upały. Także dzisiaj przekonał się, że w Hiszpanii też pada. Dzisiaj wszelkie powody do narzekań znikły. Trwały małe konsultacje tutaj księdza kardynała Rouco i także osobistych tutaj ceremoniarzy Ojca Świętego. Za chwileczkę nasze spotkanie dalej będzie się toczyć swoim programem, pewnie trochę zmodyfikowanym. I dostaliśmy kolejny tekst, kolejnego SMS-a, w którym właśnie jeden ze słuchaczy ofiaruje swoją parasolkę właśnie dla pielgrzymów, aby tutaj wesprzeć w tym czuwaniu, w tym przetrzymaniu burzy. No też dostałem takiego SMS-a, pozdrawiamy serdecznie, choć pada u was, w naszych sercach gorąco dzięki madryckiej atmosferze. Śledzimy przekaz w telewizji, trwam w Zakopanem. Pozdrawiamy Zakopieńczyków, którzy łączą się z Quattro Ventos. Jeszcze jeden tutaj, nowicjat z Lubaszowej też pozdrawia i zazdrości tej burzy wichury pełnej ducha. Pozdrawia prefekt nowicjatu redemptorystów w Polsce, ojciec Mariusz Chyrowski. Mariusz, ojcze Mariuszu, serdeczne pozdrowienia również do Lubaszowej, do nowicjatu redemptorystów Ślemy. Pozdrowienia też nam przysyła kustosz sanktuarium w Krzeszowie wraz z całą młodzieżą. Bardzo dziękujemy księdzu prałatowi Marianowi za to pozdrowienie i za to, że wspólnie trwamy na spotkaniu z młodzieżą świata, którą gromadzi Ojciec Święty Benedykt XVI. No a nasza obsługa techniczna telewizji Trwam w Toruniu potwierdza, obraz piękny, jakby słońce świeciło. Także tutaj Madryt jest tutaj też wsparty w tym entuzjazmie przez z wielu stron, z wielu miejsc. I kolejny SMS, tym razem od seminarzysty Marcosa, Hiszpana, który jest właśnie na placu. Mówi, że wiatr słabnie i wydaje się, że papież powoli będzie rozpocznie dalej, będzie kontynuował czuwanie modlitewne. No, my tak samo tutaj też do tej modlitwy się już przygotowujemy, chociaż zauważmy, że ta atmosfera się diametralnie tu zmieniła. Nie pogorszyła się, wprost przeciwnie. Już tutaj trochę deszcz zelżał, parasole się powoli składają, ale nie ustaje ten entuzjazm młodych. Taniec jakieś tutaj też i prawda, okrzyki i tak dalej. Wolontariusze dzielnie tutaj chodzą między sektorami, patrząc, czy ktoś nie potrzebuje jakiejś tam szczególniejszej pomocy. Ostatnie jeszcze konsultacje. No i posłuchajmy za chwilę może. Chórzyści nas rozgrzewają. Jeszcze. Tak, próba mikrofonów. Myślę, że tutaj taką największą obawą organizatorów. O, posłuchajmy. Drodzy przyjaciele. Dziękuję. Dziękuję wam za tę radość.
Dziękuję za waszą cierpliwość, wytrzymałość. Wasza siła jest większa od deszczu. Dziękuję wam. Pan z tym deszczem posyła nam wiele błogosławieństw. También con esto sois un ejemplo. Cher jeune francophone, soyez fier d'avoir reçu le don de la foi. Po francusku Ojciec Święty mówi właśnie, że czuj się dumny, a drodzy młodzi Franciszku, bądźcie dumni z przyjęcia daru wiary, gdyż to ona rozświetla wasze życie w każdej chwili. Opierajcie się na wierze waszych bliskich, na wierze Kościoła. Dzięki wierze jesteśmy umocnieni w Chrystusie. Odnajdźcie się na nowo wraz z innymi, aby ją pogłębić. Uczestniczcie na Eucharystię, która jest właściwą tajemnicą wiary. Tylko sam Chrystus może odpowiedzieć na dążenia, jakie nosicie w sobie. Dajcie się pochwycić Bogu, aby wasza obecność w Kościele dała mu nowy zapał. Drodzy młodzi, droga młodzieży, w tych chwilach milczenia przed Najświętszym Sakramentem wznieśmy nasze umysły i serca ku Jezusowi Chrystusowi, Panu naszego życia i Panu naszej przyszłości. Niech On, aby On mógł zesłać swojego Ducha na nas i na cały Kościół, abyśmy mogli być lampą wolności, pojednania i pokoju dla całego świata. Drodzy młodzi chrześcijanie języka niemieckiego, głęboko w naszych sercach widzimy wielkość i piękno życia. Nie pozwólcie, aby wasze życzenia i pragnienia, wasze aspiracje trafiały w próżnię, lecz umacniajcie je w Jezusie Chrystusie. To On sam jest fundamentem, na którym się wspiera i niezawodnym punktem odniesienia dla całego spełnienia naszego życia. Zwracam się teraz do młodych języka włoskiego. Drodzy przyjaciele, niech to czuwanie wraz z tymi wszystkimi przygodami pozostaną jako niezapomniane doświadczenia naszego życia. Strzeżcie płomienia, który Bóg rozpalił w waszych sercach w tę noc. Działajcie tak, aby on nie zgasł, podsycając go każdego dnia, dzieląc go ze swoimi rówieśnikami, żyjącymi w ciemności, którzy szukają światła na swojej drodze życia. Dziękuję wam i do zobaczenia jutro z rana. Meus queridos amigos. Moi drodzy przyjaciele, zapraszam każdego i każdą z was do nawiązania osobistego dialogu z Chrystusem, przedstawiając mu własne wątpliwości, a zwłaszcza słuchając go. Pan jest tutaj i woła cię. Młodzi przyjaciele, warto usłyszeć w swym sercu słowo Jezusa i kroczyć Jego śladami. Proście Pana, aby pomógł wam odkryć wasze powołanie w życiu i w Kościele oraz trwać w nim w radości i szczęściu, wiedząc, że On nigdy was nie opuści ani nie zdradzi. On jest z nami aż do końca świata. Drodzy młodzi przyjaciele Polski, to nasze modlitewne czuwanie przenika obecność Chrystusa, pewnie Jego miłości, zbliżcie się do Niego płomieniem waszej wiary. On was zapełni swoim życiem, budujcie wasze życie na Chrystusie i Jego Ewangelii. Serca wam błogosławię.
mocna odpowiedź Polaków. I drodzy słuchacze, drodzy państwo, Ojciec Święty troszeczkę skrócił swoje przemówienie, orędzie, jakie tutaj przygotował na tę sobotę, zapewne przekaże młodzieży już tylko w formie pisanej. Choć bardzo wiele zostało tutaj zawarte w tych pozdrowieniach w różnych językach, to słowo, które w taki bardzo bliski, miły sposób zostało tutaj do nas skierowane. Teraz według planu Ojciec Święty powinien udać się do zakrystii, by przygotować się już do poprowadzenia nabożeństwa, modlitwy do ołtarza. Tutaj do miejsca przewodniczenia zbliżają się osoby z kwiatami. I jest niesiony już Najświętszy Sakrament. Tak zacznie się nasza modlitwa z Ojcem Świętym po tych pozdrowieniach, także i pozdrowieniach z góry w postaci ulewnego deszczu. Dodajmy, że to chyba było największym zmartwieniem organizatorów. Była tutaj przygotowana specjalna monstrancja z Toledo, przywieziona specjalnie na tę okazję. Monstrancja ważąca prawie 200 kg, arcydzieło hiszpańskiego późnego gotyku, sztuki złotniczej. Jej autorem jest znany, słynny złotnik Enrique de Arfe i znany jest właśnie jako Monstrancja de Arfe. Została wykonana w 1524 roku i to jest wielki skarb katedry w Toledo. Każdy, który przyjeżdża do tej wspaniałej, przecudownej katedry, tam właśnie może ją zobaczyć, tam może ją podziwiać. Ta monstrancja używana jest w czasie procesji Bożego Ciała właśnie w Toledo, a przed nią idą arcybractwa i bractwa, które są w tym mieście. I zapewne to było takim największym zmartwieniem organizatorów, aby ten ulewny deszcz tutaj nie jakoś przez ten ulewny deszcz ten cudowny skarb sztuki, ale przede wszystkim skarb pokazujący duchowość, prezentujący całe wieki dziedzictwa duchowości hiszpańskiej, żeby ten skarb nie doznał tutaj żadnego uszczerbku. To była zapewne ta obawa tutaj. My tutaj w pełni, młodzież świata pełni zrozumienia, dlatego że trzeba tutaj i także od strony technicznej troszeczkę się pozbierać po tej ulewie. Stąd też to nasze czuwanie jest tak przerywane troszeczkę. Ona nie ma takiej spójności. Będziemy musieli być przygotowani na to, co będzie dalej. Tutaj widzieliśmy właśnie przed chwilą na ekranach księdza kardynała Antonio Maria Rocobarele i także kardynała hiszpańskiego Herranza. Jak widać, też humory dopisują i widok tej właśnie wesołej, rozśpiewanej młodzieży też dodaje otuchy.
Vamos ahora a pasar al momento central de esta vigilia, la adoración. I w tej chwili przechodzimy do drugiej części tego odczuwania, adoracji Najświętszego Sakramentu Chrystusa, który jest rzeczywiście obecny w Eucharystii. To sam Chrystus, to Syn Boży, który przybędzie tutaj teraz do nas. Uwielbimy Go i przyjmijmy Pana. Ojciec Święty przygotowuje się w tej chwili, a my przyjmijmy w milczeniu serca i z właściwą postawą. We adore and worship Jesus Christ, who is present in the Eucharist. It is the same Christ, the Son of God, the one who is here today. We give him the glory and honor that only he deserves. Let us welcome the Lord with an attitude of thanksgiving and from the silence of our hearts. In momento, i właśnie w tym momencie Ojciec Święty w szatach liturgicznych pojawił się ponownie tutaj pośród młodzieży, aby przewodniczyć adoracji eucharystycznej, wspólnej modlitwie, która jest głównym dzisiaj kulminacyjnym punktem spotkania na Quattro Vientos i najlepszym przygotowaniem na to, co ma tu nastąpić jutro rano. I my również teraz łączmy się w naszych sercach z Ojcem Świętym i z tymi prawie, czy ponad milionem młodych ludzi z całego świata tutaj zebranymi na Quattro Vientos. Łączmy się w tej radości, jaką teraz widzimy, ale także i w tej naszej... Tak. Przygotowujemy się tutaj w ciszy. Prosimy o ciszę, abyśmy mogli przygotować się do tych chwil adoracji eucharystycznej. Tak, do tego już zachęca prowadzący to spotkanie speaker. I my w tej ciszy, łącząc się duchowo z tym zgromadzeniem na Quattro Vientos, z którym przewodniczy Ojciec Święty Benedykt XVI, w tej ciszy serca przedstawmy również i Bogu w naszych sercach, naszych bliskich, tych, którzy potrzebują szczególnie tej modlitwy. Dzisiaj widzieliśmy, byliśmy wraz z Ojcem Świętym, nawiedzaliśmy chorych, niepełnosprawnych. Także była mowa o tych, którzy gdzieś są, próbuje się niektórych ludzi odsuwać gdzieś na margines życia. I my teraz, witając tutaj Jezusa Chrystusa ukrytego w hostii świętej, przedstawiajmy Mu także i te wszystkie sprawy najtrudniejsze. Jest to centralny moment tego czuwania. Pragniemy z wiarą czuwać i uwielbiać Chrystusa. Chcemy uwielbiać Boga, bo On na to zasługuje. I w momencie, gdy w różnych językach jest ta zapowiedź czyniona, już diakon przyniósł Najświętszy Sakrament tutaj do ołtarza. Recevons le Seigneur avec gratitude et dans le silence du cœur. Este es el momento central, el momento sublime de esta vigilia, porque el mismo Cristo, el Hijo de Dios, ołtarz został udekorowany bukietami kwiatów.
dla Chrystusa. Niech zatem i nasze serca będą jeszcze piękniejsze niż te bukiety kwiatów, przyozdobione modlitwą, skupieniem i ciszą. Tak, abyśmy mogli także łączyć się w modlitwie z zebranymi tutaj młodymi ludźmi z całego świata. Zapadło tak głębokie milczenie na Quattro Ventos, że ledwo słychać te syreny gdzieś tam samochodów ratowniczych. I my już zatapiamy się w modlitwie. Wspieramy Ojca Świętego w Jego trosce o cały Kościół Święty, o cały świat. Szczególnie w modlitwie przymierzajmy te miejsca na świecie, gdzie trwają wojny, konflikty. Zawierzajmy tych, którzy cierpią głód, nędzę, bezrobocie, odepchnięcie przez innych. Powierzajmy wszystkie te najtrudniejsze sprawy Jezusowi Chrystusowi, który dla nas stał się chlebem, który jest obecny w swoim ciele, prawdziwie, całkowicie w Najświętszym Sakramencie. I w tej chwili widzimy na ekranach monstrancję z Toledo, o której mówiliśmy. Największe arcydzieło sztuki złotniczej właśnie w Hiszpanii. Obawialiśmy się troszeczkę, że z powodu deszczu może się nie pojawić z racji bezpieczeństwa, ale jesteśmy świadkami i możemy właśnie w tej chwili wziąć udział w adoracji Najświętszego Sakramentu. I po raz kolejny, tak jak wczoraj na Drodze Krzyżowej, widzieliśmy dzieła sztuki religijnej, te słynne passos, sceny Męki Pańskiej, które są używane, które wychodzą na ulice miast w Wielkim Tygodniu. I z drugiej strony też wiarę. W tej chwili znowu też widzimy. W tej chwili diakon umieszcza Najświętszy Sakrament w monstrancji. Adorujmy Chrystusa, naszego Pana, rzeczywiście obecnego w Najświętszym Sakramencie, w Eucharystii. W ciszy uwielbiamy naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który prawdziwie obecny jest w Eucharystii. Ta zapowiedź rób ponownie w różnych językach. Nous adorons en silence notre Seigneur qui est présent dans l'Eucharistie. Młodzież świata przed chwilą tak rozkrzyczana, rozentuzjazmowana, nagle zapadła w głębokie milczenie. Większość uklęknęła przed Najświętszym Sakramentem. I my również duchowo to czynimy, adorując naszego Pana prawdziwie obecnego w Najświętszym Sakramencie. Kadzidło umieszczone zostało w wielkiej kadzielnicy przed monstrancją z Toledo. Przypomina to słowo psalmu. Niech moja modlitwa wzniesie się przed Tobą jak dym kadzidła. I teraz te modlitwy płyną z serc miliona młodych ludzi i z serc naszych.
Święty i błogosławiony jest prawdziwie Pan nasz Jezus Chrystus, Twój Syn. On jest wiarą patriarchów, pełnią prawa, świątynią prawdy, przepowiednią proroków, nauczycielem apostołów, ojcem wszystkich wierzących, umocnieniem słabych, siłą chorych, wyzwoleniem więźniów, dziedzictwem zbawionych, zdrowiem żyjących, życiem tych, którzy umierają. On, będąc prawdziwym kapłanem Boga, ustanowił nowy rodzaj ofiary, ofiarując samego siebie, jako ofiarę miłą Tobie. I przykazał nam, aby składać ją ustawicznie. On, Chrystus, Pan i Odkupiciel wieczny.
Señor Jesucristo, hermano, amigo y redentor del hombre, mira con amor a los jóvenes aquí reunidos y abre para ellos la fuente eterna de tu misericordia, que emana de tu corazón abierto en la cruz. Panie Jezu Chryste, nasz bracie Boże, wejrzyj na zebranych tutaj młodych ludzi, którzy z otwartymi sercami stają przed Tobą. Manso y humilde, para que escuchen siempre tu voz y tus mandatos, cumplan tu voluntad y sean en medio del mundo alabanza de tu gloria, de modo que los hombres, contemplando sus obras, den gloria al Padre con quien vives, feliz para siempre, en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Ojciec Święty oddał młodzież w sercu Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, bracie, przyjaciele i odkupiciele człowieka, spójrz z miłością na młodzież tutaj zebraną i otwórz dla niej źródło, odwieczne źródło Twojego miłosierdzia, które wypływa z Twojego otwartego serca na krzyżu. Otwarcie na Twoje powołanie. Przybyli tutaj, aby być z Tobą i uwielbiać Cię. Konsekruję, polecam Ci ich Twojemu sercu, aby zakorzenieni, zbudowani na Tobie, byli zawsze Twoi w życiu i w śmierci, aby nigdy się nie oddalili od Ciebie. Daj im serce podobne do Twojego, pokorne i łagodne, aby zawsze słuchali Twojego głosu i Twoich przykazań, pełnili Twoją wolę i byli pośród świata Twoim uwielbieniem, tak aby ludzie, widząc ich dzieła, oddali chwałę Ojcu, uwielbili Ojca, z którym żyjesz na zawsze w jedności z Duchem Świętym przez wszystkie wieki wieków. Ut qui Iesum Christum,
Panie Boże, wierzymy i wyznajemy, że Jezus Chrystus, narodzony z dziewicy Maryi i umęczony na krzyżu, jest obecny w Najświętszym Sakramencie. Spraw, abyśmy z tego boskiego źródła czerpali łaskę wiecznego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Najświętszy sakrament umieszczany jest na powrót w kustodii, wyjęty już z tej wielkiej monstrancji i diakon uroczyście odnosi Najświętszy sakrament do zakrystii. Ale jeszcze przedtem Ojciec Święty Benedykt XVI wszystkim nam udzieli błogosławieństwa, które przyjmiemy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Teraz tych pięcioro młodych ludzi, którzy stawiało Ojcu Świętemu pytania, jest przy Ojcu Świętym. Tutaj okazuje się tego wieczoru, Pan Bóg zechciał inaczej. Nie będzie słów w odpowiedzi, ale w odpowiedzi na te najgłębiej nurtujące młodych ludzi pytania jest podanie dłoni. Jest powiedzenie, jestem z Tobą. Jestem z Tobą, kiedy martwisz się o to, jak być chrześcijaninem w świecie, który wymaga od Ciebie sukcesu. Jestem z Tobą, kiedy błąkasz się, nie wierzysz, wątpisz. Jestem z Tobą, kiedy lękasz się o to, jakie będzie Twoje małżeństwo. Jak będzie wyglądała Twoja droga tego powołania. Jestem z Tobą zawsze.
A w tej chwili możemy posłuchać hymnu Kongresu Eucharystycznego, Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, który odbył się w Madrycie w 1911 roku. Pieśń bardzo często śpiewana właśnie podczas adoracji eucharystycznych tutaj w Hiszpanii. Droga młodzieży, przeżyliśmy wspólnie przygodę. Mocnie w wierze w Chrystusie oparliśmy się deszczowi, zanim odejdę. Życzę wam dobrej nocy, obyście dobrze odpoczęli. Dziękuję za to wyrzeczenie, za tę ofiarę, jaką robicie. I z pewnością ofiarujecie ją Panu. Zobaczymy się jutro, jeśli Bóg pozwoli. Czekam na was wszystkich. Dziękuję wam za wspaniały przykład, jaki daliście. Z Chrystusem zawsze możecie stawić czoła wszelkim wyzwaniom i doświadczeniom życia. Nie zapomnijcie tego. Dziękuję wszystkim. Myślę, że po tych słowach tutaj Ojca Świętego na pożegnanie. Tutaj już w ogóle wszyscy nie będą pamiętali, że był jakiś deszcz. Mocni w wierze, zbudowani na Chrystusie, w Nim zakorzenieni. Hymn światowych, 26 Światowych Dni Młodzieży.
wzruszające momenty. Deszcz, burza, pioruny, entuzjazm młodych, a potem nagłe przejście do ciszy, skupienia, te twarze rozmodlone, które wyrażały głębokie uczucie jedności z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Młodzi, którzy nie zważając na to, że deszcz sprawił, że na ziemi było trochę błota, klękali i adorowali wszyscy z Ojcem Świętym tutaj Jezusa Chrystusa. A później znowu wielki entuzjazm, znowu wielka radość. Ojciec Święty poszedł, udał się na spoczynek, ale jak widać, bardzo wiele młodych tym razem nie weźmie przykładu z Ojca Świętego. I pierwsze komentarze, jakie już się pojawiają w mediach hiszpańskich, właśnie widząc tę młodzież, która z takim entuzjazmem właśnie stawia czoła wiatrowi, też temu lewnemu deszczowi, burzy, no właśnie pytaje się, jak to jest możliwe, że w tak krótkim czasie ta rozśpiewana, rozentuzjazmowana młodzież uklękła i na placu zapanowała cisza. To ponad milion osób. I w tej chwili właśnie jeszcze na zakończenie tego czuwania pokaz sztucznych ogni nad Madrytem. Dodajmy tutaj, ojcze Marku, ojcze Zdzisławie, że gdy mówimy o tym, o tej zdolności wyciszenia się, znów chciałoby się zakrzyknąć z młodzieżą Esto es la juventud de Papa. Oto jest młodzież papieża i to jeszcze tego pokolenia Jana Pawła II, bo przecież to Jan Paweł II, jego obecność, jego modlitwa tak wpływała na pielgrzymów na przykład w Fatimie, gdzie to pierwszy raz spotkałem się z taką sytuacją w roku 2000 na beatyfikacji pastuszków, że w jednym momencie milionowa rzesza pielgrzymów potrafiła przejść właśnie od takiego entuzjazmu do całkowitego milczenia, że było słychać, jak szumią liście na drzewach. Dzisiaj było to samo. To jest oddziaływanie papieża i tego, który do życia powołał Światowe Dni Młodzieży, i tego, który dzisiaj jest z młodzieżą mimo burzy, deszczu, różnych, jak to sympatycznie zostało określone, różnych przygód, które razem przeżywamy. Nasi słuchacze tego nie widzą, ale właśnie teraz możemy podziwiać piękno sztucznych ogni. Przed chwilą też napisał SMS ksiądz prałat Albert Warso z Kongregacji Doktryny Wiary, który towarzyszy księdzu biskupowi Henrykowi, który mówi: entuzjazm młodych jest niesamowity. Cztery wiatry, deszcz i niesamowita radość. Przekazywane są komunikaty. Pierwszy to taki, że papież jest bardzo dumny z młodzieży, która właśnie jest tutaj na Quattro Vientos. El segundo mensaje es que el Papa quiere veros de cerca. Drugi komunikat. Papież chce was widzieć bliżej, z bliska. Jednak jest mały problem. Habíamos previsto que el Papa móvil pasara por todo Cuatro Vientos. Przewidzieliśmy, że Papa móvil przejedzie przez całe Cuatro Vientos, ale w tej chwili właśnie zajęli się wszystkie przejścia już. Ale nic się nie stało. Naprawimy to. Dlatego też prosimy was, abyście weszli do swoich sektorów. I tak, drodzy słuchacze, jesteśmy teraz pewnie połączeni ze studiem w Toruniu. Halo, ojcze Waldemarze. Tak, proszę ojca, oglądamy, słuchamy, przysłuchujemy się temu wszystkiemu i przyglądamy, co dzieje się na Quattro Vientos. 1,5 miliona chyba już jest młodzieży na tym lotnisku. Cztery wiatry i deszcz, jak to ojcowie mówiliście.
cytując, i wielki entuzjazm, który również jak wielka fala niesie się po wszystkich kontynentach świata dzięki falom eteru i też transmisji telewizyjnej. No a tutaj ta młodzież, ojcze Waldemarze, no cóż, wypada tylko powtórzyć ten komunikat. Ojciec Święty po prostu jest dumny z tej młodzieży. Taki komunikat mówi sam za siebie. Jakie ta młodzież dzisiaj dała świadectwo modlitwy, ale też entuzjazmu, no i tego rezystencja, oporu, wytrwałości, nieustępliwości przed tymi warunkami atmosferycznymi. Żadne burze, ani żadne deszcze nie zburzą tej wiary, która buduje się na skalę, ale która mocno zakorzenia się w Kościół. Zresztą symbolika ołtarza i to, co dzisiaj wieczorem się dokonało na lotnisku Quattro Ventes, ofiarowanie młodzieży sercu Pana Jezusa, to chyba jest doskonałym tego przykładem, że młodzi nie lękają się, jak słyszeliśmy z ust Ojca Świętego, naszego błogosławionego Jana Pawła II, przyszłości i otwierać bram swoich serc właśnie Chrystusowi, by jeszcze bardziej się w Nim zakorzeniać. To chyba też jest orędzie tej nadziei, które wypływa dzisiaj z Madrytu. Pragniemy bardzo podziękować wszystkim, którzy wraz z nami trwali na tej modlitwie, trwali razem w tej przygodzie burzy, deszczu, ale też i dziękujemy za tę solidarność z Ojcem Świętym, który nas wszystkich też zbudował i mogliśmy się potem niejako uspokoić, ukoić przed Najświętszym Sakramentem wystawionym, a jak widzimy, zaowocowało to aż łzami tych młodych ludzi. No i rzeczywiście mogliśmy zaczerpnąć z tego źródła, z tej skały, nadziei, wiary i miłości, jaką cały czas tutaj przybliżał nam Ojciec Święty, a przecież tą skałą jest sam nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus. Ojcze Waldemarze, drodzy słuchacze Radia Maria, katolickiego Radia Rodzina we Wrocławiu, w archidiecezji wrocławskiej, w diecezji świdnickiej, katolickiego Radia Rodzina, diecezji kaliskiej, Radia Jasna Góra i wszyscy, którzy łączycie się tutaj poprzez Radio Maria z Ojcem Świętym, ze Światowymi Dniami Młodzieży, drodzy widzowie telewizji Trwam. Tak kończy się nasza transmisja, ale myślę, ojcze Marku, że tutaj na Quattro Ventos nie wiem, czy ktokolwiek pójdzie spać dzisiaj. No, organizatorzy przewidują, że na placu zostanie około 900 tysięcy osób. Tutaj spędzą te noce w oczekiwaniu na msze rozesłania. Na placu rozstawiono również około 30 kaplic, gdzie będzie można też pomodlić się. Jest wystawiony Najświętszy Sakrament też. I młodzież będzie czekała na tę jutrzejszą mszę, na przesłanie, orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI do młodych. Słowa, które w jakiś sposób pomogą jej też przygotować się, wrócić do swoich krajów, przekazać je swoim towarzyszom, swoim kolegom, przyjaciołom w parafiach, we wspólnotach. No i też poznamy jutro na zakończenie mszy świętej, gdzie odbędą się kolejne Światowe Dni Młodzieży. Tymczasem, proszę ojców, powiedzmy, co jutro nas czeka i jak wygląda program naszych transmisji. No, my jutro będziemy już gotowi, żeby połączyć się od godziny 9 rano, ponieważ o 9 rano jest tu planowany przyjazd Ojca Świętego, nawet za 10:09 na plac Quattro Ventos, na lotnisko Quattro Ventos. O 9:30 rozpocznie się msza święta na zakończenie, na rozesłanie i zakończenie 26 Światowych Dni Młodzieży. Ojciec Święty spotka się jutro jeszcze także z wolontariuszami o godzinie 17:30 z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży i o godzinie 18:30 niestety będzie ceremonia pożegnania Ojca Świętego na lotnisku w Madrycie, na lotnisku Barajas. My oczywiście tutaj będziemy także i te transmisje przeprowadzać dla Państwa, mając nadzieję, bogaci o to doświadczenie teraz sobotnie, że deszcz, burza, ulewa nam w tym nie przeszkodzą, nie pokrzyżują różnych planów technicznych organizatorów, że będziemy mogli bez przeszkód tutaj się komunikować. No, ale mamy nadzieję też, że będzie tak, jak to było od poniedziałku. Słonecznie, bezchmurnie, błękitnie,
no trochę ciepło, może czasami trochę za ciepło. Być może po tej burzy, po tym deszczu odrobinkę chłodniej. Proszę ojców, bardzo dziękujemy wam za waszą relację i za wasze transmisje. Mamy nadzieję, że już żadne wiatry ani burze i deszcze nie przeszkodzą przeżywaniu tego wielkiego święta, które odbywa się w Madrycie. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, dziękując za wasze dotychczasowe transmisje. No i mówimy do zobaczenia i do usłyszenia do jutra, do niedzieli. Do jutra, do niedzieli, a my pozostańmy przez tę noc solidarni z Ojcem Świętym i z tym ponad milionem pielgrzymów młodych z całego świata. I pozostańmy w tej radości. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Z Madrytu żegnają się z tobą, Ojcze Waldemarze, i z widzami telewizji TVN, słuchaczami Radia Maryja. Ojciec Marek Raczkiewicz. Ojciec Zdzisław Klawka. I ojciec Jacek Cydzik. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Raz jeszcze naszym korespondentom z Madrytu z 26. Światowych Dni Młodzieży bardzo serdecznie dziękujemy. A przypomnijmy, że uczestniczyliśmy w czuwaniu modlitewnym Ojca Świętego wraz z młodymi na lotnisku Quattro Vientos w Madrycie. No i teraz to przeżycie musimy nosić w swoim sercu, a jutro raz jeszcze przypomnijmy, spotykamy się o godzinie 9 na Eucharystii, której przewodniczył będzie Ojciec Święty Benedykt XVI. Na zakończenie już Światowych Dni Młodzieży i na rozesłanie o godzinie 17.30 spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI, również transmitowane przez nasze media z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży, i o 18.30 pożegnanie Ojca Świętego na lotnisku Barajas w Madrycie. To najbliższe jutrzejsze nasze transmisje i spotkania podczas kończących się już niestety 26. Światowych Dni Młodzieży. Raz jeszcze dziękując państwu za uwagę, żegnamy się. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed nami już kolejne punkty naszego programu, zarówno w telewizji Trwam o 23.00 serwis informacyjny, jak i w Radiu Maryja nasze programy. Zapraszam serdecznie. You search for the meaning of life, the powerful experience that will generate through you a more just society and a better world. The 2011 will take place in Madrid, Spain.